Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Rejkotka, a to jest trzeci odcinek The Last Campfire. Jak widzicie, znajdujemy się prawie w tym samym momencie, w którym skończyliśmy. Dosłownie jeszcze sekundkę nam zostało do tego momentu, w którym zakończyłam ostatni odcinek, bo ja mądra po prostu wzięłam i usunęłam trzy następne odcinki, więc musiałam to wszystko nagrywać od nowa. Więc wyobraźcie sobie, jaką miałam minę, bo zamiast wziąć po prostu i usunąć jeden folder z filmem, drugim filmem, to usunęłam sobie cały folder, w którym miałam już nagrane odcinki na zapas. No i wyszło jak wyszło, że niestety, ale muszę wszystko zaczynać od nowa, więc no brawo ja, niestety starałam się odzyskać te pliki, ale okazało się, że są one po prostu za duże, żebym mogła je tam odzyskać z kosza na śmieci, więc niestety brawo ja, teraz już wiem, że lepiej byłoby zapisywać po prostu wcześniej sobie gdzieś też te pliki, chociażby na jakimś dysku. Więc jak widzicie, teraz znajdujemy się przy kolejnej duszy, która właśnie znajduje się tutaj w jaskini. Trzeba będzie tutaj poprzesuwać wszystkie te kamienie. Rzecz jasna, ja już to raz przechodziłam, tak? Bo jak mówiłam, to po prostu brałam i już grałam w tę część, w sensie tutaj w to rozwiązywanie tej zagadki. Dlatego może być mi tutaj teraz łatwiej, jeżeli chodzi tutaj o te wszystkie właśnie... Oj, przepraszam, ziewam, bo jest bardzo wcześnie rano, dla mnie przynajmniej. Więc dla mnie po prostu będzie lepiej teraz rozwiązywać tutaj te wszystkie zagadki, więc no jak widzicie, idzie mi całkiem dobrze. Tylko teraz trzeba będzie iść właśnie dookoła. Więc jak mówię, no nie usuwajcie sobie plików, nie bądźcie tak jak ja. No potem jest problem, kurczę, no ale na szczęście nagrałam sobie znowu te odcinki, więc teraz mam nadzieję, że uda mi się je jakoś w miarę wrzucać. Wiem, że jeszcze mam do nagrania serię z Life is Strange 2, ale również z Unrevealem, więc no po prostu zwróci się w cierpliwość, bo teraz naprawdę mam wielką ochotę, żeby grać w The Little Campfire, bo naprawdę bardzo mi się podoba. Więc dlatego teraz będą odcinki przede wszystkim właśnie z tej serii. The stranger spoke hesitantly. Is the campfire crowded? Let me gather myself. I'll see you there. Dobrze, spotkamy się na miejscu, nie ma problemu. Więc dobra, to chodźmy dalej. Tutaj wiem, że na górze jest właśnie ten... Jak to się nazywa? Fragment z pamiętnika albo z czegoś, tylko gdzie tu się wchodziło, gdzieś tu sobie był właśnie tutaj. Dobra, więc chodźmy na górę. Te wajchę trzeba było tutaj otworzyć, bo pamiętacie, tam na dole jest właśnie wajcha, którą trzeba podnieść tą platformę do góry. To ciekawe. Ostatnio się zastanawiałam z Izą właśnie rozmawiając na temat tej gry, że może to jest jakaś tam, wiecie... Czekajcie, bo to znowu z kimś. Nie mam nic. Makes a broth like you wouldn't believe. Keep telling them that it doesn't taste right. They'll keep giving you more. Dobrze, dziękuję. Tutaj możemy sobie łańcuch zrzucić. I dzięki temu właśnie będziemy mogli schodzić sobie tutaj na dół. Nie będziemy musieli chodzić dookoła. A nie no, rozmawiałam sobie z Izą na temat tego, że może to są nasze jakieś tam, wiecie, wspomnienia, czy coś w tym stylu. I to jest dusza tego pomarańczowego ludka. No nie wiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, okaże się w przyszłości. Tutaj właśnie na klifach też, w tym tajemnym takim przejściu, mamy jeszcze kolejnego Forlona, którego trzeba będzie uratować. Dobrze się składa, akurat tam mamy jedną wielką przerośniętą żabę, więc polecam ją zjeść. Więc tutaj właśnie mamy tego jednego Forlorna, którego trzeba będzie uratować również. Ale co chciałam powiedzieć właśnie, zastanawiałam się z Izą, czy nie nagrać po tym... dobra, co ja trzeba rozwiązać? Po zakończeniu serii po prostu nie nagrać odcinka, w którym będziemy po prostu, wiecie, rozmawiać na temat swoich przemyśleń na temat tej gry. Powiem wam, że to by było całkiem fajne rozwiązanie. Zobaczę, czy
ogóle spodoba wam się ten pomysł, bo według mnie jest całkiem fajny. Mogłoby to mieć ręki i nogi. Kurczę, to nie jest takie łatwe, żeby tutaj to ogarnąć. Jak to wszystko poukładać, bo oni się przesuwają, wiecie, niezależnie od siebie, ale teraz powinno być dobrze, więc jak teraz wezmę to stąd to i przesunę po prostu, to powinno się wszystko zadzieć w dobrą stronę, przynajmniej w teorii, a nie dupa. Dobra, to jeszcze raz. I on sobie tutaj stoi, po prostu poprzesuwamy tych i już będziemy mieli. Tada, udało się. Więc no. Może te odcinki też będą pomocne dla kogoś, kto będzie grał w to, bo powiem wam szczerze, że kilka razy udało mi się utknąć. Wcale to nie było takie łatwe, żeby zagrać w tę grę i tutaj przejść te różne puzzle, więc dla mnie czasami jest to trudne. Ale no, z racji tego, że już raz to przeszłam, to teraz jest mi troszkę łatwiej. Chociaż piąty odcinek, który kiedyś się pojawi na kanale, jak go w końcu tam ogarnę do końca, to po piątym odcinku już będę grała, wiecie, na żywioł trochę, bo już tam nie przeszłam dalej. Więc nie wiem, co mnie czeka tak naprawdę. The stranger looked at Embo with surprise. Someone came back for me. Thank you. Nie ma problemu, proszę bardzo. Więc no, już szósty odcinek będzie nagrywany tak bardziej na żywo, bo nie wiem, gdzie tam iść. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć w ogóle, to, że na dobrą sprawę zauważyłam, że niektórzy z zagranicznych youtuberów nagrali cały, wiecie, jeden odcinek całej gry i gra niby trwała jakieś tam dwie i pół godziny. To bardzo mało mi się wydaje, bo kurczę, nie chcę, wiecie, tak wam zaspoilerować w ogóle, ale jeżeli idę do kolejnego ogniska, które tam, wiecie, muszę ogarnąć, tylko na razie jeszcze pogadam z duchem, jeżeli mowa o ognisku. The ghost said, speak and I will listen. Okay. Pomóż mi! West of here, a cruel stone. A dobrze, no to znaczy, że to musimy iść do tej klatki, gdzie tam się znajduje po lewej stronie. Więc to akurat ogarniemy, ale dobra, no co chciałam powiedzieć, że zapomniałam, zgubiłam wątek. O Jezu. O, patrzcie, tutaj jest ten pomarańczowy, nie wiem, dlaczego on nas tak obserwuje. Trochę to podejrzane. Dobra, weźmiemy sobie to, rozwalimy sobie te kolczatki tutaj. Jak sobie przypomnę, co chciałam powiedzieć, to dokończę, ale póki co to wiecie, zapomniałam. Dobra, to mamy już tutaj ogarnięte, więc możemy potem sobie tam wejść po kolejny tam fragment z pamiętnika. A, no, czekajcie, już sobie przypomniałam, że jeżeli dojdziemy tam do tego drugiego tego ogniska, tylko niech tutaj... Obserwują mnie. Dobrze, niech mnie obserwują. No, jak dojdziemy do drugiego ogniska, to ja mam nadzieję, że tam nie będzie koniec, bo generalnie to by było strasznie szybko, tak mi się wydaje. No, pokurczę, jak 2 godziny, no to tym bardziej to jest tak troszkę za szybko, mi się wydaje. Ale nawet się nie mnie oceniać, bo tam Manik mi chyba pisał, że Greta będzie chyba z 10 godzin trwała, więc no kurczę, nie wiem. O, to nam się bardzo przyda, bo będziemy mogli spróbować przynajmniej złowić nasz klucz. Ale no, kurczę, Magik mi pisał właśnie, że 10 godzin mniej więcej ta gra trwa, ale wydaje mi się, że z racji tego, jak widziałam te gameplaye, to ona właśnie trwa 3-2 godziny, no to tak słabo, chyba że chodzi jeszcze o ten drugi tam tryb, fajne są te pajęczyny, o ten drugi tam tryb, w którym, wiecie, mamy eksplorację, więc może jak mamy tryb eksploracji, to mamy jakąś inną mapę, no nie wiem, kurczę, bo ja teraz gram w ten normalny tryb, więc się zastanawiam. Jakby to było. Tutaj jest też fajna mapa, podoba mi się. Nie jest taka trudna, jak mi się kiedyś wydawało na początku. Więc trzeba będzie tutaj właśnie po prostu ten łańcuch przepchnąć z tym paleniskiem. I wziąć ten ogień właśnie. Sorki za mój głos. Wziąć ten ogień właśnie, podpalić sobie tutaj, bo te buźki takie, one po prostu wieją.
i dlatego nie możemy wsiąść i przejść z ogniem bezpośrednio do tych kurczatek. No i teraz jak weźmiemy sobie ogień, to nawet jak nam to zdmuchnie, to będziemy mogli sobie tutaj odpalić z powrotem. I dzięki temu właśnie odblokujemy sobie kolejną duszę, moi drodzy. Więc całkiem spoko. Jeszcze została jedna, ta właśnie, do której potrzebujemy ten kluczek cały. Ale no, musimy go złowić. Więc no, dlatego znaleźliśmy tutaj siatkę. Więc widzicie, to jest wszystko tak dobrze połączone. Bo kiedyś tam grałam na samym początku i można było pójść dalej, nie odblokowując wszystkich tych dusz. Ale no, chcę, wiecie, wszystkie te duszki uratować. Wydaje mi się, że też na tym to polega. No pewnie bardzo długo spałeś, mój przyjacielu, dobre. Idziemy znowu pajęczynem. Mega jest ta grafika, że tak, wiecie, wchodzimy w te pajęczyny i się plączemy tam. Dobra, chodźmy spróbować wyłowić nasz kluczyk, choć wydaje mi się, że ze względu na to, że ta siatka jest po prostu dziurawa, to nie będziemy mieć możliwości, żeby ją wyłowić. No dobrze, to już wiemy, to już wiemy. Ale mam siatkę dziurawą, ale może będzie git. Nie będzie git. Dobra, to może pójdziemy do naszego właśnie fishermana tutaj. Właśnie jesteśmy u niego. No właśnie, więc pomóż mi ją naprawić. No fajnie, ten głos jego robi. Dziękuję, naprawiłeś mi. No i teraz na pewno już wyłowimy nasz kluczek, więc wracajmy tam, moi drodzy. Żeby właśnie, o tutaj gdzie też sobie skrót odblokowałam. Więc teraz mam lepiej. Lepiej patrzeć tutaj dookoła, czy nie ma jakichś drzew właśnie, które można tam, wiecie, przerzucić, żeby móc się właśnie dostać gdzieś na skróty. Więc dobra, chodźmy tam z powrotem. Tutaj mamy jednego z tego ogników, czeka na nas, ale dobrze. Chodźmy właśnie tam po ten nasz kluczyk. Tutaj cały czas ten pomarańczowy knepek chyba będzie stał. A nie, nie było go. Albo mi się wydawało, że go nie ma. No nie wiem, wydaje mi się, że go tutaj nie było, ale nie jestem 100% pewna. No dobra, więc chyba nie za każdym razem się pojawia. O, motylka sobie też wezmę. Odblokuję, żeby sobie fruwał. Dobrze, to już wiemy. Dobra, to chodźmy już w końcu wyłowić ten nasz kluczyk, który nam się bardzo przyda. Śmieszne, że wiecie, że nie ma go tam w środku fizycznie, ale mamy go, to dobrze. Szkoda tylko, że możemy użyć go raz, bo, że tak powiem, spoiler alert, przydałby nam się w późniejszych etapach również. Ale no, na razie mamy co mamy. Kurczę, szkoda, że nie można od razu tutaj tego klucza włożyć. Ale dobra, damy radę, moi drodzy. Dobrze, już obracam. Obracamy. Proszę bardzo, udało się. Mogę wejść. I tak oto będziemy odblokowywać ostatnią duszę. Mega mi się podoba to, jak to wszystko jest zrobione, naprawdę. No, ale ten poziom jest całkiem łatwy. Tylko polega na przerzucaniu, wiecie, tych figurek, żeby ta woda opadała. Bo dusza znajduje się właśnie na samym dole. Całkiem prosty jest ten poziom, choć nie powiem, na początku też się zastanawiałam, jak mam tu zrobić. Bo wiecie, nie bardzo ogarniałam. Ale jest okej. Najgorsze jeszcze przed nami, kochani. Uwierzcie mi. No bo to musimy sobie dać znowu do góry, żeby móc opuścić naszą figurkę. Fajne są te żabki, które tak, wiecie, wyłaniają się z tej wody. Tak bardziej wiarygodne to wszystko się wtedy zdaje. Mega są te żabki. No, tamten jeden mówił o tych żabichutkach, tak? W sensie o smażonej żabce, to zapraszamy. Tutaj jest tego dużo. Ojejku. No, jeszcze więcej żabek. Nic tylko łapać w siatkę. Dobra, mamy naszą duszę. Piałknie. Ostatnia dusza została właśnie przez nas
odkryta. Ja się cieszę bardzo. Proszę bardzo. Zawsze jestem ciekawa, co oni mają do powiedzenia już w momencie, kiedy wiecie, tam przy tym ognisku siedzą, więc sobie to sprawdzimy też. Bo mogą mieć właśnie jakieś tam swoje też własne historie. Ach, nie ma problemu. Możesz sobie teraz chodzić nawet na bosą, jak chcesz, po tej swojej trawce. O jest, jest ten pomarańczowy. Był tam, widzieliście? Jednak był. Myślałam, że go nie było. Zaskoczka. Dobra, jesteśmy znowu przy naszym ognisku. Więc mamy teraz wszystkich, więc będziemy mogli iść naprzód, tak mi się wydaje. Już ognisko bardzo ładnie tutaj zabłysnęło. Żywym ogniem. Speak it, I will listen pewnie. O nie, myślałam, że to powie. Dziękuję. Little one, your journey ahead will not be easy. Domyślam się. The path to leave this place is blocked. No to otwórz te drzwi. I will guide others to follow after you clear the way. A, czyli jak dopiero wezmę i całkowicie oczyszczę drogę, to dopiero wtedy te dusze pójdą dalej. Dobrze rozumiem. Tak mi się wydaje przynajmniej. No to pięknie. No najważniejsze, że udało się tutaj odblokować. Więc będziemy mogli iść dalej. Bo jeszcze właśnie jestem ciekawa, co tutaj powiedzą mi inni. There are others like me who can help. You will always be welcome here in the forest. A, dziękuję, dziękuję. Pójdę dalej. Pomogę innym, pomogę rozpalić kolejne ognisko. Ale no, to później, później. Dobra, nie chcę, Jezu, klikło mi się. Sorry. Dobrze, dobrze, już to wszystko wiem. Naprawdę, już zdaję sobie z tego sprawę, naprawdę. Dobra, porozmawiajmy sobie może z innymi, co mają tutaj do powiedzenia. Z tym to chyba gadałam. Ooo. The stranger spoke. My head feels clear for the first time. Biedaczki. The stranger said, thank you for being so kind. Nie problemu, ale on tam miał żabę na tym patyku? Czy mi się wydawało? Dobra, ale idziemy dalej, bo szkoda czasu. Once again, Ember could feel eyes watching. No jest tam jakiś ten ziomek, tylko on ciągle ucieka. Dobra, kochani, ale tutaj jeszcze mamy jedną duszę, nie możemy jej pomóc. Ember approached the forlorn, but felt it was different. They said, I know what I need to do, what I need to feel. I'm just, I don't want to be helped. No dobrze, no to ci nie pomogę, jak nie chcesz. Ember could not help. Not all problems were puzzles to be solved. Dobrze, kochani, ale zostawmy sobie to na następny raz. Dzięki wam wielkie za oglądanie. I co, i do usłyszenia w następnych moich odcinkach. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.